Halo? Tak? Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam, czy tu jest materac? Tak, to jest sklep z materacami. Kokosowy? Z materacami z włókna kokosowego. O, no właśnie, proszę pani, gwanu miamby tej trony. Proszę pani, tylko właśnie mam pytanie, tu zakupienie już było. Tak. Zakupienie było już właśnie tam, Grochocki. Tak. Proszę pani, teraz właśnie to mam w domu. Wie pani, o co chodzi? Nie bardzo. Domy mam już. Ma pan dużo domów, tak? Nie, u siebie w domu mam już ten materac. A, ma pan już ten kupiony materac, ma pan już u siebie w domu, tak? O, właśnie. Okej. I teraz proszę pani, jest problemy, bo ja jestem takie małpy i mnie to zjadło. Słucha? No właśnie, nie wiem, co mam teraz zrobienie z tym. Czy to mam oddawanie zrobić tego? Halo, przepraszam, on to mi coś przerwało. No właśnie. Jeszcze raz. Proszę pani, czy tu jest do serwisu, czy oddawanie tego? Gwarant? Proszę pana, udzielamy gwarancji na ten materac, także po prostu musi pan to do nas wszystko przywieźć. No. Czy my do pana przyjedziemy, pan wszystko wytłumaczy na miejscu, dobrze? Tak, ale ja teraz... Nie wiem do końca, ale o co chodzi. Ja nie mogę teraz tego przywieźć, bo ja dzwonię w tej chwili Afryki. Proszę pana, ja w tym momencie panu naprawdę nie pomogę. Czy ja to mogę wysłać poczty? Jak najbardziej. Proszę pani, bo zakradła mi się, wie pani, okno miałem otwarte. Tak. I mi się zakradła małpa i zjadła. Bardzo mi przykro, naprawdę. Zjadła mi cały materac, no. Proszę pana. Tylko, a wie pani, skąd wiem, że to małpa? Skąd? Bo tam jeszcze były takie sprężyny. Wie pani? Tak. Sprężynowe, prawda? Tak. No właśnie, była sprężyna i małpa zagłębiła zęby. Tak. I jej to, no, został jej ząb. Ząb małpy w tym. Mhm. Na tych sprężynach. Rozumiem. Proszę pana, tak jak mówiłam, możemy do pana przyjechać i obejrzeć ten materac, jeśli to będzie w Warszawie. Ale ja tłumaczę, dzwonię teraz Afryka, Mali, państwo Mali. Proszę pana, to musi pan w takim razie przysłać ten materac do nas, nie ma innego wyjścia. No.